Cześć, tutaj Ania. Zapraszam Cię na łagodną sekwencję jogi na ból pleców, podczas której wzmocnisz i uelastycznisz kręgosłup. Zaczniemy w pozycji dziecka, także odłóż kolana szeroko na macie, złącz duże palce stóp, odłóż biodra na piętach, a ręce przenieś daleko za głowę. Czoło możesz odłożyć na macie. Weźmiemy tutaj kilka głębokich wdechów i wydechów. Jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźniający wydech. Wejdziemy teraz do pozycji sfinksa, także odłóż biodra na macie, unieś klatkę piersiową, odłóż przedramiona na macie, tak aby łokcie były pod ramionami. Otwórz klatkę piersiową, podwiń delikatnie miednicę pod siebie, uaktywnij brzuch, unieś delikatnie głowę. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I rozluźnij pozycję. Odłóż głowę na przedramionach. Obujaj biodrami delikatnie na lewo, na prawo. Ok. Otwórz teraz dłonie na wysokości serca, ale szerzej niż mata. Będziemy wchodzić do pozycji kobry, płynnie unosząc klatkę piersiową na wdechu i opuszczając ją z wydechem. Trochę jak fala morska. Ruch zaczyna się w klatce, a kończy na głowie. Niech to będzie płynny ruch połączony z oddechem. Na wdechu odepchnij się dłońmi od maty i unieś klatkę piersiową, a na wydechu rozluźnij. Jeszcze jeden wdech i z wydechem rozluźnij pozycję, odłóż głowę na przedramionach i odpocznij chwilę. Wejdziemy teraz do pozycji świerszcza, podwiń delikatnie miednicę pod siebie, złącz dłonie za plecami w koszyczek, tak żeby jeszcze bardziej otworzyć klatkę piersiową i na wdechu unieś klatkę piersiową oraz nogi. Pamiętaj o oddechu. Wytrzymaj jeszcze moment i rozluźnij pozycję, odpocznij. Ponownie złącz dłonie w koszyczek. Wejdziemy jeszcze raz do tej pozycji. I na wdechu unosimy klatkę piersiową oraz nogi. Wzmacniamy kręgosłup. Jeszcze moment. Wdech. I z wydechem rozluźnij. Odpocznij jeszcze moment. Wejdziemy do tej pozycji ostatni raz, obiecuję. Także ponownie ustaw ciało, złącz dłonie w koszyczek i na wdechu unieś klatkę piersiową oraz nogi. Staraj się z każdym wdechem unosić klatkę jeszcze wyżej. I rozluźnij pozycję, odepnij się od maty, złącz palce stóp i odłóż biodra na piętach,
wejdziemy do balasany, do pozycji dziecka. Odpocznij chwilę, wyrównaj oddech. Przejdź teraz do klęku podpartego. Zrobimy pozycję krowy i kota. Kolana są pod biodrami, dłonie pod ramionami. Na wdechu robimy delikatne wygięcie w odcinku lędźwiowym. Otwieramy klatkę piersiową, łączymy łopatki. Z wydechem odpychamy się dłoni mocno od maty, zaokrąglamy plecy, a głowę chowamy w ramiona. Zrób kilka powtórzeń w swoim tempie. Pamiętaj, aby ruch zaczynał się w miednicy, a kończył na głowie. Jeśli chcesz, możesz dołożyć tutaj ruch całym tułowiem, możesz wykonywać takie koła, aby dodatkowo jeszcze rozciągnąć boki ciała. Jeśli nie, zostań w tradycyjnej krowie i kocie. Przypominam o głębokim oddechu. I zatrzymaj się w centrum. Kręgosłup jest neutralny. Wyciągnij teraz prawą nogę wyprostowaną do tyłu. Pięty skieruj jak najbliżej maty. Brzuch jest mocny, noga aktywna. Powinieneś poczuć tutaj przyjemne rozciąganie tyłu nogi. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźnij pozycję. Zrób od razu to samo na drugą stronę, czyli teraz wyciągnij lewą nogę do tyłu, pięta jak najbliżej maty. Mocny brzuch, noga aktywna. Jeszcze jeden wdech. I rozluźnij pozycję. Podwiń palce stóp i unieś biodra do góry. Wejdź do pozycji psa z głową w dół. Kolana zostają ugięte, a pięty nie dotykają maty. Skupmy się przede wszystkim na wyciągnięciu kręgosłupa w tej pozycji. Spróbuj mocno odepchnąć się dłońmi od maty, tak żeby wyciągnąć jak najbardziej plecy. Głowa wisi luźno, barki są daleko od uszu. Możesz zacząć próbować delikatnie doprostowywać raz jedną, raz drugą nogę. Nie jest to konieczne. Jeśli masz jednak więcej miejsca w ciele, spróbuj odłożyć pięty na macie. I na kolejnym wdechu przenieś lewą nogę do przodu, ugiętą w kolanie, prawą odłóż na macie. Unieś tułów, wyprostuj plecy. Chciałabym, aby lewa noga była aktywna, także odepchnij się nią mocno od maty. Miednica jest delikatnie podwinięta pod siebie, barki daleko od uszu. Powinieneś poczuć tutaj rozciąganie prawego biodra. Dłonie odłóż na lewym udzie. Z każdym wydechem próbuj pogłębić pozycję, starając się przesuwać biodra bliżej maty. Jeśli chcesz dołączyć tutaj otwieranie klatki piersiowej, złącz dłonie z tyłu za plecami w koszyczek i ściągnij łopatki. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźnij pozycję.
Odłóż dłonie na macie i przenieś biodra do tyłu, prostując lewą nogę. Lewa stopa jest aktywna. Zależy mi na tym, aby plecy były proste, więc jeśli masz problem, aby utrzymać równowagę w tej pozycji, możesz skorzystać z pomocy krzesła albo stołu i podeprzeć się o nie. Rozluźnij pozycję, wróć do klęku podpartego i z klęku podpartego ponownie do psa z głową w dół. Pamiętaj, że nogi mogą zostać ugięte w kolanach, zależy mi na wyciągnięciu i wyprostowaniu pleców. Głowa wisi luźno. Zrobimy to samo na drugą stronę. Przenieś teraz prawą nogę do przodu, a lewą odłóż na macie. Pamiętaj, aby prawa noga była aktywna, także odepnij się nią mocno od maty. Unieś tułów, wyprostuj plecy. Miednica jest delikatnie podwinięta pod siebie, barki daleko od uszu. Dłonie możesz odłożyć na prawym udzie albo, tak jak wcześniej, złączyć je za plecami w koszyczek, tak aby otworzyć klatkę piersiową. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Z każdym wydechem próbuj delikatnie przesuwać miednicę do przodu, tak żeby jeszcze bardziej otworzyć biodro. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźnij pozycję. Odłóż dłonie na macie, biodra przenieś do tyłu, prostując prawą nogę. Prawa stopa flex. Plecy są proste. Rozciągamy tył nóg. To może być dosyć intensywna pozycja, ale nie będziemy tutaj długo. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźnij pozycję. Wejdź ponownie do klęku podpartego, a następnie złącz duże palce stóp, odłóż biodra na piętach, klatkę piersiową odłóż między kolanami, a głowę na macie. Pozycja dziecka. Rozluźnij ciało, rozluźnij biodra, uspokój oddech. Powoli wyjdź z pozycji. Przejdź do siadu na piętach, a następnie do siadu prostego. Usiądź na pośladkach, wydłuż kręgosłup. Nogi zostaw ugięte w kolanach. Odłóż stopy na szerokość maty. Odłóż ręce za plecami, tak żeby odepchnąć się od maty dłońmi. Otworzyć klatkę piersiową. I teraz będziemy przekładać kolana z jednego boku na drugi bok. Z wdechem kolana wracają do centrum, do góry, z wydechem opadają na bok. I ponownie wdech, kolana do góry, wydech, kolana opadają do boku. Kilka takich powtórzeń. Pamiętaj, aby trzymać wyprostowane plecy, otwartą klatkę piersiową. Zatrzymaj kolana z prawej strony, odepnij się dłońmi mocno od maty, przejdź do siadu. Zrobimy tutaj delikatny skręt kręgosłupa. Weź głęboki wdech, odłóż lewą rękę na prawym kolanie i skręć się w prawą stronę. A
Pamiętaj, aby z wdechem wydłużać kręgosłup, z wydechem dokręcać pozycję. Teraz przejdź do centrum, od razu przełóż kolana na lewą stronę, zrobimy to samo. Odepnij się dłońmi od maty, wejdź do siadu, wydłuż kręgosłup, weź głęboki wdech, odłóż prawą rękę na lewym kolanie i skręć się w lewą stronę. Wróć do centrum, rozluźnij pozycję. Przejdziemy od razu do leżenia, także odłóż kręgosłup kręg za kręgiem na macie, przyciągając jednocześnie kolana do klatki piersiowej. Możesz pobujać się delikatnie w tej pozycji, porobić koła na kręgosłupie lędźwiowym. Rozłączyć kolana i robić koła kolanami w jedną, w drugą stronę, tak aby rozluźnić teraz biodra. Przełóż teraz prawą nogę na lewą, tak jakby kolana znalazły się w jednej linii, a stopy były na zewnątrz. Możesz stać w tej pozycji albo spróbować złapać stopy dłońmi i przyciągać je delikatnie do siebie. Pamiętaj, aby kość krzyżowa była przyklejona do maty. Rozciągamy tutaj biodra, pośladki. Uwalniamy napięcie, które nagromadziło się w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Jeszcze chwilka. I rozluźnij pozycję. Od razu zrób to samo na drugą stronę, czyli teraz lewa noga jest u góry, kolana są w jednej linii. Kość krzyżowa na macie. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i rozluźnij pozycję. Przyciągnij ponownie kolana do klatki piersiowej, a następnie odłóż prawą wyprostowaną nogę na macie. Przyciągamy teraz tylko lewe kolano do klatki. Za pomocą prawej dłoni przełóż teraz to lewe kolano na prawą stronę do skrętu kręgosłupa. Lewą rękę wyciągnij do boku i spójrz w lewą stronę. Pamiętaj o głębokim oddechu. Z kolejnym wdechem wróć do centrum. Przyciągnij prawą nogę do klatki piersiowej. I teraz zamiana. Odkładamy lewą prostą nogę na macie. Przyciągamy tylko prawe kolano do klatki piersiowej. Przejdź
przejdziemy do skrętu. Lewą ręką przełóż prawe kolano na lewą stronę. Prawa ręka wyciągnięta do boku. I spójrz za prawą ręką. Przypominam o głębokim oddechu. Na kolejnym wdechu wróć do centrum. Przyciągnij jeszcze kolana do klatki piersiowej. I następnie rozluźnij pozycję, odłóż nogi na macie. Przejdź do leżenia na boku, a następnie do siadu. Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy, skłoń dłonie na wysokości serca i podziękuj sobie za praktykę. Ja również bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że Twoje plecy czują się dużo lepiej. Wykonuj te sekwencje regularnie, a na pewno zauważysz różnicę. Do zobaczenia, pa pa!